Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mieliśmy przyjemność w poniedziałek podpisywać umowę na rondo przy ulicy, przy trasie czeskiej, ulicy Goduszyńskiej i Lubańskiej, a dzisiaj nie mniej istotna, nie mniej ważna ulica Tabaki i chciałbym przywitać pana prezesa, tak? Tak. Romana Krosnowskiego. To jest z konsorcjum Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjnych i Handlowych KOMDE, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jaworze. Pan tu jest znany w Wieloniej Górze, bo już kilka takich inwestycji, chociażby warszawska była też realizowana i teraz ostatnio też... Obrońców pokoju. Tak, obrońców pokoju, także... Mam nadzieję, że... W konsorcjum działamy z firmą przedsiębiorstwo Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, którym to KOMDE jest właścicielem. Także to firma lokalna generalnie będzie tutaj wykonywała. Do tej pory wszystkie prace, jakie były wykonane w Jeleniej Górze, to były wykonane bardzo dobrze, bardzo solidnie. Tak jak mówiłem, jest to przebudowa ulicy Tabaki. Jest to trochę więcej jak pół kilometra. Oprócz jezdni jest też remont głęboki chodników, wymiana oświetlenia. Tutaj wokół wymiany oświetlenia chodzi pani radna, która chciałaby, żeby tam zamiast ulicznego oświetlenia pojawiło się oświetlenie parkowe. Nie wiem, rozważymy, głęboko będziemy tą sprawę. Ciąg pieszo-rowerowy. I termin zakończenia, oprócz tego, tak jak mówiłem, jest jeszcze kanalizacja deszczowa i termin zakończenia to jest koniec września przyszłego roku, czyli 16 września 2019 roku. I co, pozostaje nam tylko podpisać jeszcze umowę. Cieszy mnie to, że znowu wracacie, bo ostatnio to coś opuściliście nas. Jelenią Górę. Nie no. Dużo pracy wokół Jeleniej Góry było. No ale. Proszę bardzo. Aha. Jedna z ulic w Jeleniej Górze, ulica Tabaki, która jest w wspólnym projekcie rewitalizacji obszarów miejskich razem z bulwarem nad Kamienną, razem z modernizacją stadionu przy ulicy Lubańskiej. Dzisiaj podpisywaliśmy z konsorcjum firmy KOMDE na realizację tego zadania. Jestem zadowolony z wielu powodów, a jeden podstawowy, wielokrotnie słyszeliśmy, że nie możemy tam znaleźć wykonawcy. Był już nawet wykonawca, tylko akurat się okazało, że nie było kompletnych dokumentacji. Mamy wykonawcę, podpisaliśmy dzisiaj umowę. W przyszłym roku jedna z najbardziej zniszczonych ulic w Cieplicach zostanie odbudowana i myślę, że to też zmieni wizerunek tej części Cieplic i już Ciepliczanie będą zadowoleni, bo tak od kilku lat słyszymy, że tą ulicę należałoby jak najszybciej wyremontować.